Siema, siema, słuchajcie, w końcu udało nam się zebrać w 3 osoby całym składem i w tym powrotnym odcineczku przychodzimy do was z grą. Gramy sobie w grę, w którą ja często gram ze swoją ekipą, z moim ASC składem z studiów. Jest to super gra, w której dane słowo, które mamy podane, musimy opisać tylko innymi słowami na literę P. Ponieważ według jakichś tam badań wychodzi, że chyba po play jest najwięcej polskich wyrazów. Nie wiem ile w tym prawdy, ale będziemy się tych zasad trzymać. W dzisiejszej naszej edycji ta gra ma nieco inny wymiar, nieco bardziej związany z naszym kanałem, ponieważ w tej magicznej miseczce są tylko i wyłącznie seriale. Tych seriali jest sporo i będziemy po kolei losować po jednej kartce, próbując opisać pozostałej dwójce ten serial tylko słowami na literę P. Nie ma opcji, by nakierowywać nas jakimikolwiek innymi słowami, tylko wszystko musi być na P. No i zobaczymy, jak sobie poradzimy z tym wyzwaniem, co? I nie będziemy pokazywać na początku wam, jakie są tytuły tych seriali, żebyście mogli razem z nami grać i dopiero jak oni już zgadną, czy ja, to wtedy dopiero będziecie też mieli odpowiedź, jaki to był tytuł serialu. Więc teraz zaczynamy. Dobra, słuchajcie. Nie patrz się tak. Po pomieszczeniach, poszukiwać po pomieszczeniach przydatnych... Lokenki? Lokenki. Oglądałam jeden odcinek tego, ale... Ja zero! Ja całość! Słuchajcie, opis z IMDb musiałby mi wystarczyć, żeby opisać serial. Ale mamy to. No cóż, no wygląda na to, że nawet nie znamy zbytnio seriali, bo mamy tutaj takie tytuły seriali, których tylko niektórzy z nas oglądali, ale jak widać coś musimy tam seriali, się... słuchajcie. Tak, dobra, teraz ja. Piękność. Insatiable. Trzeba. Tak pomyślałam twoją minę plus moja reakcja. No właśnie. Tak, to było szybko. To czy powiedziałam, że chciałam zabluźnić, ale stwierdziłam, że to nie jest jednak zbytnio moralne. Bym powiedziała. Psychopatka. Czekajcie, będzie piknięcie. Psychopatka, kurde, w sumie racja. Ale wiecie co chciałam powiedzieć? To jest moje piknięcie. Piękność. No tak. To pasowałoby. Okej. Polo. Elita. Elity, tak. To było szybkie, to było szybkie, tak. Jednym słowem zgadujemy. To jest aż trochę niepokojące, że tak się znamy na tych serialach, że... No, trochę tak. Psychopata poszukujący panien. Ty, you! Ja? Nie, wychodzę, dobra, kończymy to. Ale ja szanuję, że ty całe zdania wymyślasz, no, bo ja to po prostu nie mogłam. No, nie, bo to sam powiedział nam przed nagraniem. No to nie, to po godzinach, słuchajcie, to nie. Pijący. Para. Pary. Paranormalne. Pamiętniki wampiry? Tak, też najgorsze jest to, że miałam w tytule pamiętniki. Ja no nie powiem wam pamiętnik, to bo od razu będziecie wiedzieć. Pośmiewisko. Pary też. No słuchajcie, wyzwanie dla was, wymienicie mi serial, w którym nie ma par. W każdym serialu jest jakaś para, prawie w każdym. Czekajcie, czekajcie. Posiadasz problem? Posiadam. Ty się poddajesz. Posiadać problem, to też może być do tego serialu. Posiadać problem. Jane the Virgin? Tak. Naprawdę? Tak. A mogłaś powiedzieć pregnancy, w sumie, ale po angielsku. Potęga, posiadanie. Dynastia? Potęga, posiadanie, dynastia. Nie widziałam tego serialu. Ale dobrze. Dobra. No, o to w tym chodzi. Populacja. Populacja? Czy society? Tak. Tak. Zawsze sobie dajesz radę ze swoimi słowami. Po jednym słowie. Czytam ci w myślach. Tak. Jak wam powiem, to zgadniecie od razu. Bez nas własnych, ma być ciężko. Pijący, posiłki, problemy, pary. A ja
powiedzieć, chciałaś powiedzieć Penelope. Nie, chciałam powiedzieć Pop Squad. No tak. Chciałaś powiedzieć Penelope. Nie chciałaś powiedzieć Penelope, ja bym powiedziała od razu Penelope. Nie, ja bym chciała Pop Squad jakoś tak od razu, bo i też, że no wiem, no tak. Potęga, znowu. Panowanie. The Crown. The Crown. Potwory. To strzela. Wszystko wiemy. Potwory. Stranger Things. Coś tu będzie wiedziała tylko po zwiastunie. Nie, po pierwszym odcinku. No dobra, po pierwszym odcinku, więc że ja nie chciałam tego serialu oglądać, bo mi w pierwszym odcinku wystraszył ten potwór taki, co tak wystraszył. No co ty? Poczułam się jak taka siedmiolatka, która oglądała Harry'ego Pottera i Dementorów się bała. Naprawdę. Dobra, Dementorów każdy się kiedyś bał. Tak, to prawda. Też pary, też problemy. Wow. Czyli 3/4 seriali. Seriali. Pary, problemy. Piosenki? To nie gli. Też może być piekło. Sabrina. Nie, to nie Sabrina. To tam też może być to, ale to nie o tym chodziło. Pary, problemy, piekło. Piekło? Piekło. Shadowhunter, tak. No, to mi chodziło. Mówię takie. Oni nie schodzili chyba do piekła. Ale demoniczne sprawy, tak. Tak, no tak. Pogromcy paranormalnych postaci. Dobra. Odbijam cię, gram w tą grę dużo razy. No. Dobra, Jacek, no. Tak, chcę rozbicie. Umiesz tworzyć pełne zdania. Może też się kiedyś nauczymy. Może, wiecie, wersja filmowa. Może kiedyś nauczymy się tworzyć pełne zdania, prawda, Karolina? Czasem być. Dobra, lecimy z tym. Piękna panna potrafiąca. Piękna panna potrafiąca. Przeobrażać przedmioty. Sabrina. Jestem nadal pod wrażeniem. Okej. No teraz ja się będę tutaj wysilać. Pojedynczymi słówkami. Tak. No co Jezus, no. Pieniądze. Porywacze. La casa. Tak. La casa de papel. Tak. No i drugie słowo, problemy. Polaroidy. Ten, 13 powodów, tak. Aaa, nie mogę powiedzieć powodów, no. Powody. Popularno-naukowa produkcja poruszająca problemy pacjentów. Doktor House. Mamy to. Jaką to jest? Nie wiem. Dobra, ostatni raz się pogrążę. Następnym razem przestudiujemy tak słownie. Ja się postaram, nie zgadujcie po pierwszym słowie. Dobra. Problemy populacji. Sex education! Słowa klucz, słuchajcie. No to tak, no. Wyjdę na to niegrzeczna w tym odcinku. No przepraszam, no naprawdę nie dało się inaczej. Jak zaczniesz od słowa problemy, to przysięgam kandydat. Nie, zacznę od słowa pary. Ale problemy też chciałam, ale czekajcie. Pokazując piosenkami. Pary, problemy, piosenki. Piosenki, to jest to słowo. Problemy, piosenki. W sumie to jest idealne określenie Glee. Problemy, piosenki i pary. Tak. No, to jest taka kwintesencja tego serialu. Przerażająca projekcja postępu. Black Mirror. Yes. Black Mirror. Ja myślałam, że już wtedy się ostatni raz pogrążę. To jeszcze nie ty. Jezus Maria, jak ja mam to. Daj, jedno słowo, zacznij. Populacja. Nie. Para, problemy. Nie. To serial bez para, problemów. No, żebyście kurde wiedzieli, że tam to wcale nie jest istotne. Pogromczyni, przejęcie, Grotron? Jak ty to zrobiłeś? No, pogromczyni, to główna bohaterka, to jest Daenerys Targaryen. No tak, no nie myślałam, no ale no. Tak, no jak ja mam powiedzieć? No ale była pogromca właśnie innych krajów, które przejmowała, więc sobie tak, no. Ja widziałam jeden sezon, ale skończę to. Jeden cały, potem drugi przewijając i trzeci, i ostatni przewijając, bo chciałam się dowiedzieć, jak to się skończy. Jak można po drugim obejrzeć ósmy? Nie. Ponad... Ja wiem co ty będzie. Ponadczasowy. Nasz friendsów. Już się przypomniałam, czego nie było.
ponadczasowy, chciałam powiedzieć, że przyjaciele, ale tak trochę. No. No, ponadczasowy. Ponadczasowy program. To jest jedno, tak. Najlepsze słowo, ponadczasowy po prostu. Głosy podliczone. Co prawda, mimo że nie umiem zbytnio składać zdań i mówić tylko monosylabicznie, to wygrałam. I bo ile... Brawo, brawo. Dziękuję bardzo. Bo ile wy macie? 5,5. A ja 5. A ja 10,5. Bo, a my się podzieliliśmy jednym punktem, bo... Ale zabieram sobie torfeum za najlepsze układanie z podpowiedzi. Dobra, to się zgadza. Dobra, dobra, no proszę bardzo. Niech się będzie. Dwodekaj, proszę bardzo. Oskar, Oskar za to. Boże, dziękuję mamie, tacie, przyjaciołom, z tym jestem to szansę, mojemu menedżerowi, temu zespołowi, tobie, tobie, dzięki bardzo. To dla was, naprawdę, dzięki, dzięki. Mamy jeszcze jedno info dla was, tutaj Karolina teraz. Od dokładnie teraz tej publikacji, jak będziecie widzieć ten film, to na Facebooku będziecie mogli znaleźć grupę, która będzie nazywała się tak pięknie Pop Squad. Dokładnie tak. To będzie grupa taka dyskusyjna, będzie... Nie będzie głównie o nas, będzie o serialach. O serialach, filmach, muzyce, książkach. Będziemy się starali tam czasami zarzucać jakieś fajne tematy i dawać wam pole do dyskusji, mówić o tym, co obecnie jest chodliwe, o czym można pogadać na wiele sposobów. Też jeśli będziecie wyszukać jakichś serialów o danej tematyce, to może po prostu nie tylko my będziemy mogli wam pomóc, ale również ogólnie ludzie wszyscy. Bo wiecie, jest masa grup na przykład o danym serialu. Jest masa grup, jak na Netflixowych, mamy seriale tylko z Netflixa. Nasza platforma ma być miejscem, gdzie pogadacie o wszystkich serialach, gdzie Netflix, HBO. Filmów, książek, na bazie których te seriale powstają, najnowszych albumów, to być popkulturowa, taka duża grupa, gdzie będziecie grali o tym, czego słuchacie, co oglądacie, co was jara i będziecie mogli sobie zgadać mniej więcej z innymi ludźmi. Więc generalnie zapraszamy dużą ilość osób, żebyście mogli z kim dyskutować na tej grupie. To jest taka grupa taka widzów naszych, ale właśnie do porozmawiania o wszystkim, o całej popkulturze. Myślę, że fajnie będzie tak się zgadać i łatwiej będzie wam coś odnaleźć, gdy ktoś wam coś pomoże, nie tylko my. Albo jeśli skończą wam się jakieś tytuły i byście już chcieli coś nowego właśnie obejrzeć, no to może być może właśnie znajdziecie na tej grupie. My też pewnie będziemy często coś tam wstawiać, na przykład może przedpremierowo będziemy was też pewnie coś pytać, także serdecznie wszystkich zapraszamy, link na pewno jest w opisie. Więc co? Teraz zapraszamy tylko na naszego Instagrama i widzimy się w kolejnych odcinkach, więc siemka! Ciao.